Hej widzowie! W świecie Harry'ego Pottera istnieje ogromna ilość magicznych stworzeń, na które chcąc czy nie chcąc czarodzieje musieli polować z różnych przyczyn, a niektóre z tych stworzeń były nawet w stanie samodzielnie pokonać kilkudziesięciu czarodziejów. W dzisiejszym odcinku postaram się wyjaśnić Wam, na co czarodzieje bali się polować. Jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Pierwszym, na co najbardziej bali się polować i co było naturalne, były gigantyczne koty Nundu mogące pożreć mężczyznę w całości i poruszać się całkowicie bezszelestnie, z czego Nundu nigdy nie został pokonany przez grupę czarodziejów liczącą mniej niż 100, co mówi, że jednego Nundu mógłby pokonać w pojedynkę tylko ktoś pokroił Voldemorta czy Dumbledora, wyłączając oczywiście Avada Kedavra. I co więcej, Nundu swoim oddechem potrafił sprowadzać zarazę, która była tak silna, że mogła wybijać całe wioski, a jedynym, którego oswoił, był Newt Scamander. Drugim, na co najbardziej bali się polować, byli inni czarodzieje, których nie ma sensu omawiać, więc następny, tym razem sztuczny, jest niezwykle potężny Obscurus, powstający w wyniku tłumienia magii z bardzo negatywnych przyczyn, z czego nikt nie był w stanie zdefiniować jego mocy, bo ta była zależna od twórcy, a co za tym idzie, gdyby Obscurusa stworzył Dumbledore, wtedy taki Obscurus byłby niepokonany i mógłby zniszczyć wszystko i wszystkich, co czyni go nawet groźniejszym od Nundu. Idąc dalej, dużo słabszymi w porównaniu do tej trójki są smoki, które mogły zaatakować z powietrza losowo na całym świecie i choć dało się je oswoić, tak czarodzieje musieli na nie polować z uwagi na statut czarodziejskiej tajemnicy, co jednak było o tyle problematyczne, bo smoki były ogromne, silne, wytrzymałe i agresywne, gdzie nawet mały smok mógł doprowadzić do tragedii, ponieważ w 1666 roku młody zielony smok walijski rozniósł ogień na cały Londyn, doprowadzając tak do ogromnego pożaru. Następnymi podobnymi do smoków są bazyliszki, których mimo że było bardzo mało, czasami trzeba było się z takim uporać, co oczywiście nie należało do najprostszych zajęć, bo w końcu bazyliszek potrafił zamieniać w kamień przy pomocy petryfikacji oraz miał jad tak silny, że prawie nikt nie mógł przetrwać ukąszenia, o ile w ogóle można to tak nazwać, co było powodem, dla którego, aby upolować bazyliszka, potrzebny był zgrany i duży zespół. Warto jeszcze wspomnieć o akromantulach, na które polowali dla ich bardzo cennego jadu, i chyba nie trzeba mówić, dlaczego wielu się ich bało, patrząc, że były to ogromne, inteligentne pająki, do tego mnożące się na potęgę, ale tyle dobrze, że istnieje specjalne zaklęcie przeciwko nim, czyli Arania Excumai. Podsumowując, czarodzieje bali się polować na siebie nawzajem, Nundu i Obscurusy, a potem trochę mniej na smoki, bazyliszki i akromantule, i to właśnie te stworzenia były najgroźniejsze dla ludzi, bo na przykład feniksy mimo swojej potęgi nie były agresywne, tylko spokojne. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, oraz które stworzenie, które wymieniłem, jest według was najbardziej niebezpieczne, jak i zostawcie łapkę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!